wizir miłości. Tanio nie będzie. Po pierwsze, 5 dyszek płatne z góry. Masz kasy? Oczywiście. Zawsze przy sobie, schowaną w odbydwu butach. Trochę w jednym, trochę w drugim, wiadomo. Jak jeden zgubię, to w drugim, proszę. A po drugie, zabijecie papieżaka potwora, który od lat terroryzuje okolicznych sadowników. Panie, ja się do zabijania nie pisałem. Spokojnie, zostaniesz tu z panią, a my załatwimy sprawy raz, dwa. Pan Obornicki zaprowadzi was gdzie trzeba. Papierówka, kurwa, deserowa odmiana, piszą w internecie. Ja dziękuję za taki deser. Już bym wolał z głodu zdechnąć, niż to żreć za mną, proszę. A robaczywe wszystkie. A jak się jakimś cudem trafi nierobaczywe, to na bank zgniły. Jeszcze nie dojrzeje, a już gnije. Na drzewie. A kurczę, chyba w kupę wlazłem. A nie, to jabłko. Nie nazywaj tak tego gówna. Chociaż nawet na takie miano ten szajs nie zasługuje. To nie możecie jakiejś innej odmiany hodować? Nie, bo wtedy papieżak wpadnie w gniew. A wtedy wpadnie w gniew. Dobra, dalej musicie iść sami. Znajdziecie łatwo tam, skąd tak capi. Podążajcie za smrodem! Cześć! Kurczę, mijamy to drzewo już 6 raz. Łazimy w kółko. To dlatego, że domino idzie przodem. Ta, przodem. To może zmienimy taktykę i się po prostu rozejrzymy. O, tam coś leży. Jest! Żadną! No przecież on nie żyje! Zdech z przeżarcia! Ale o tym wiemy tylko my! Szczerze mówiąc, nie sądziłam, że wrócicie żywi z nieżywym potworem. Jak go pokonaliście? Długo by opowiadać, musieliśmy użyć podstępu. A gdy to nie poskutkowało, fortelu, ponieśliśmy też spore wydatki. Wydatki? Na co? No na co? No, musieliśmy przekupić papieżaka, żeby się poddał. Poza tym po drodze zgubiłem portfel ze wszystkimi oszczędnościami, czyli pusty. To będziesz musiał pan uregulować. Ile? 3000! Ile? Dobra, dasz pan 2 dychy i fajrant. Proszę.